Huberta poznałem, nie znając, z jednej klasy do drugiej, spadłem po prostu, nie zawaliłem, no co tu mówić, ale to nie mówię o Hubercie. Przysiadłem się do niego do ławki na pierwszej lekcji, no i tak zostałem jego najlepszym przyjacielem. Powiem szczerze, poznałam Natalię w bardzo młodym wieku i próbowałam sobie przypomnieć, ile to już lat, ale nie jestem w stanie, naprawdę, to jest tak długo i nigdy w życiu bym się nie spodziewała, że awansuję z roli młodszej siostry Daniele, kolegi z gangu rowerkowego Rygielnicy, na bycie twoją przyjaciółką i świadkową na ślubie.